Okay. Powolutku, no ile? 3 minuty proszę poświęcić, nie więcej, bo mamy inne zadanie. Ja czekam na końcu, która tablica nagrobna może być ważna dla tematu uniwersyteckiego. Proszę tak troszkę zerknąć i wczytać się w inspirację. Ja czekam na końcu. Znaczy, że jak mijam, to znaczy, że tak pójdę może na koniec. Różne symbole dodatkowe, bo też się krzyży, no i też różnego rodzaju języki. To co mówiłem, że ten cel też ma charakter międzynarodowy. Nie? Dobra, ja nie wydałem. No ty wiesz, nie zdradzę. No to nie, to pani miała tutaj jakby to powiedzieć powóz. Tak, proszę Państwa, wędrując sobie tutaj kiedyś, rzucałem okiem na tę tablicę. Tak wyglądałem, czy jakiś profesor, absolwent tu nie jest pochowany i tak zwróciłem uwagę. Ludwika z Langsdorfu w Szokalska. I czytam dalej któregoś dnia. Żona doktora i profesora szkoły głównej w domyśle Wiktora Szokalskiego. Grób Wiktora Szokalskiego znajdą Państwo w najstarszej części cmentarza rzymskokatolickiego. To był ojciec polskiej okulistyki, wybitny lekarz, znany w całej Europie, który uczył się najpierw w liceum warszawskim, rozpoczął studia na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, a potem jego tak jakby studia przerwało powstanie listopadowe. No i potem kształcił się dalej za granicą, wrócił do nas, do Warszawy w latach 60. i nauczał w momencie funkcjonowania szkoły głównej. To, co Państwu chcę polecić, to proszę poszukać online w internecie, bo to powinno być dostępne, tomy wspomnień z przeszłości. Trójtomowa praca o Warszawie XIX wieku. Jest naprawdę cenne źródło historyczne, z którego można wiele ciekawych informacji, czy to a propos powstania listopadowego uzyskać, czy to a propos terenów przy krakowskim przedmieściu. A pokazuje ta tablica to, że żona była jednego wyznania,